Мексийский, Лузакенес, Йоанна Кретковска и Коники, Нора и Эквадор. Стайня Вославек. Można startować. Sędzia główny pozwolił, można startować. Proszę Państwa, specjalne bryczki, specjalnie zrobione, żeby wszystko było na wysoki, może nie tyle połysk, ale przede wszystkim, żeby były, żeby było to jak najbardziej precyzyjne. Koniki, dwa kasztany, które się nazywają Nora i Ekwador. Zaprzęg pochodzi ze stajni Włocławek. Jeżeli przejedzie pierwszy zaprzęg, z tych Państwa, którzy pierwszy raz oglądają te zaprzęgi, pewnie po pierwszym przejeździe zorientujecie się, na czym to wszystko polega. Są to zawody zręcznościowe. Również czas tutaj ma ważną rolę. Za chwileczkę Państwo zobaczycie na tej dużej tablicy na rusztowaniu, jaki jest czas przejazdu. Każde zrzucenie tej piłeczki z tego pachołka biało-czerwonego daje punkty karne. Wjeżdżając na przeszkodę, zawsze trzeba mieć po prawej stronie czerwoną chorągiewkę. O, jakaś tam awaria jest. Każde zejście luzaka z briczki również jest karane punktami karnymi. Czasami jest awaria uprzęży, czasami jest awaria bryczki, czasami towarzyszący nie te okulary wziął, prawda? Różnie to bywa. No i jedziemy dalej. Fajnie, czas leci. Minuta 16, minuta 17 i zaprzęg jedzie dalej. Za chwileczkę przejedzie na lewą stronę parkuru. I jak mówiłem Państwu, przeszkody są oznakowane czerwoną chorągiewką po prawej stronie i zawsze po prawej ręce powinien powożący mieć tą przeszkodę. Kolejna przeszkoda. Przeszkód jest 16, są zróżnicowane te przeszkody. Powożący muszą pamiętać o tym. Oczywiście nie są to konie, nowicjusze. Są to konie, które trenują zaprzęgi, specjalnie są trenowane, aczkolwiek nie martwcie się Państwo, że jeżeli są trenowane specjalnie, to jakoś wbrew ich woli, wbrew ich naturze. Zauważcie, ten pan z nimi rozmawia, prawda? A głos ma przedłużony tym kijem, który w ręku trzyma. I ślicznie konie zaplecione, uprzęż pasy napięte. Konie patrzą tam, gdzie mają patrzeć. I wjeżdżamy w kolejną przeszkodę. Zwierzyniec. Trzynastka pokonana. Szczęśliwie. Trzynastka. Luzak nadrzuca bryczką z tego względu, żeby czasami tylne koło nie zrzuciło tej piłeczki z tego. I czternasta przeszkoda. Zwierzyniec jeszcze raz. Jeszcze zostały dwie przeszkody. I zaprzęg. Zaprzęg pędzi. I tam są dwie zwykłe przeszkody. Jedziemy. No czasami tak bywa. Przeszkoda, która imituje ruch z wodą. Jest zrzucona piłeczka. To była 15 przeszkoda i 16 przeszkoda. Proszę tam uważać, gdzie zawsze wjeżdża. I 16 przeszkoda. Dziękujemy bardzo dla pierwszego zawodnika. Dziękujemy bardzo. A był to pan Andrzej Benedykciński.